Witajcie kochani w kolejnym fantastycznym filmie z jakże fantastycznego miasta, jakim jest Londyn. Przyzwyczaiłyśmy już was z Paulą do tego, że zawsze jak tutaj przybywam, to nagrywamy jakże fantastycznego hola i w ogóle ten film będzie taki fantastyczny, jak tak teraz myślę. Będzie. Tak więc tutaj przede mną leżą siaty. To są wszystko zakupy, w których pomagała mi Paula, także wiecie, ale jakoś wydaje mi się, że jest mniej ekscytujące niż zwykle. Będziecie mogli ocenić to sami, nie przedłużamy, jedziemy z koksem, bo jest tego dużo i zaczniemy od rzeczy takich dosyć przypadkowych, a na końcu będzie cała fura rzeczy z Primarka, jak zawsze. Pierwsza rzecz to będzie książka. Kontrowersyjna jakże. A jakże, jakże. Byłyśmy w drogerii, tak, może Oleśka tylko do drogerii wychodziła. Księgarni, która nazywa się tak, bo Paula chciała sobie kupić kolorowanki, ale to tego już nie będziemy mówić, zobaczcie po prostu u Pauli na holu, bo taki hol też powstał, będziecie mieć go tradycyjnie podlinkowanego w opisie. No i zastanawiałam się, czy kupować, czy nie kupować, a w końcu mówię, pal licho, bier! No i wzięłam. I to jest, słuchajcie, Grey oczywiście, czyli cała historia 50 twarzy Greya od strony Christiana. Książka kosztowała 8 funtów, więc nie mało. Jest oczywiście po angielsku, bo na polskie tłumaczenie trzeba będzie trochę poczekać, ale nie wiem ile. A ja jestem niecierpliwa, także spróbuję to przeczytać i wam powiem, czy było lepiej, czy gorzej niż w przypadku trylogii. Czytałaś w ogóle, czy nie? Wiesz co, czytałam, ale wydaje mi się, że to chyba nie dla mnie. Znaczy, nie? Wiesz co, miałam jakieś takie mieszane uczucia. Przeczytałam pierwszą i drugą część. Po polsku? Po polsku, tak. I jakoś tak, no, nie wiem. Nie bardzo. Nie czuję potrzeby zakupienia tej książki po raz kolejny, o. Ja czytałam po angielsku wszystkie i kiedyś przejrzałam polską wersję i byłam zdruzgotana poziomem języka. Słownictwo. O Jezu. Dokładnie, to słownictwo. O święty Barnabo! To jest mój ulubiony, nie? To jest moje ulubione. Dobra, teraz dwie randomowe jakże herbatki z Twinings. Jedna jest dla Beatki. Co prawda nie taką chciała, ale innej nie było, więc dostanie taką. Podobno się cieszy. A druga to moja ulubiona, którą też kiedyś zresztą Paula mnie uraczyła. I tak się w niej zakochałam, że po prostu wypiłam ją w Trimiga. Resztka, która mi została, była przyniesiona do biura i zniknęła równie szybko, już tym razem bez mojego udziału. Ale ona jest taka specyficzna, tak. Prawda? Ma taki fajny, specyficzny, ostry posmak. I ona tak jest, że atakuje znienacka. Ona tak, pijesz, wszystko jest okej, a nagle tak na końcu języka czujesz takie małe świergolenie. Także jest cudowne, jest herbatki. Świetne są, tak. I jeszcze jedno, czyli zakupy w Butsie. I tutaj jest już po prostu totalna nuda i to co zawsze, bo są chusteczki Simple, które przywożę zawsze, no a jak żeby inaczej. A do tego mam, słuchajcie, trzy korektory z Collection. Jakże kultowe. Dwa są dla Beci, bo są w numerku 1. Jeden jest dla mnie zapasowy, dwójeczka, bo takiego właśnie używam. One są chyba po około 4 funty, coś w ten deseń, ale też dokładnie nie pamiętam. No i zanim przejdziemy do Primara, będzie co? Lush! Nasz ulubiony sklep, Boże, jak to pachnie. Ale wiecie, jak tutaj pachnie. Cały czas jak wchodzimy do tego pokoju, bo tutaj u mnie w sypialni wszystkie te pakunki, torby i zakupy stoją i za każdym razem jak otwieram drzwi i wchodzę do sypialni, jest zapach naprawdę cudowny. To jest tak intensywny zapach. Super. Masakra. No i słuchajcie, byłyśmy w zasadzie w największym Lushu w Londynie chyba. Tak nam się przynajmniej wydaje. Tak. Tym na Oxford. I tam spotkałyśmy jakże fantastyczną naszą widzkę Agatę, która tam pracuje i jest po prostu takim specem, że to jest masakra. Oprowadziła nas po całym sklepie, no i w związku z tym efekt zaraz zobaczycie, bo to jest masakra. Szaleństwo. To, co się tutaj wydarzyło, tak. Pierwsza rzecz też nie dla mnie, dla Karolinki. Mamy maseczkę grzybową, ale ona pachnie jak, Paula, jak ty powiedziałaś? Jak krówka. Słuchajcie, tak. Pachnie dokładnie jak cukierki krówki, jak karmel. Śliczny zapach, naprawdę. A schłodzona, jeszcze jak taką maseczkę włożymy do lodówki, musi być prosto z lodówki, bo naprawdę daje świetny efekt. I tak, no wiesz, no. Odświeża, orzeźwia i pobudza cerę do działania i pięknego jak grzybu. I chłodzi, o, i chłodzi. Tak. I to się nazywa The Man in the Mushroom Mask. I jeżeli czegoś nie pokręciłam, to podobno to jest taki produkt tylko ekskluzyw w tym sklepie i tutaj jeszcze chyba jakieś takie będą z tych bomb niektóre, które są tylko tam i nigdzie indziej ich nie znajdziecie, jest jakoś ciężko. Dobra, jedziemy z bombami.
Pierwsza to jest Blue Skies. W ogóle możesz ją otworzyć, moja tak. droga, bo ja już nie pamiętam, jak ona wygląda. Będę, będę twoją... Bądź moją. Nie wiem, mi dzisiaj brakuje słów, naprawdę. Będę asystentką. Twoją, będę twoją asystentką. Asystentką moją, tak. Ojejku, to tak chyba pachnie mężczyzną. To jest niebieski koktajl. Tak, ale to jest inna, inna. To nie jest ta, którą ona nam pokazała. To jest inny mężczyzna. To jest... ja pamiętam, że ją przywiozłam z Wiednia i tam też wtedy w Laszu był taki miły, przesympatyczny chłopak z tunelami w uszach i on mi powiedział, że ona jest super do relaksu i ja ją sobie zapamiętałam i jak ją wychwyciłam tutaj, mówię od razu, tak, to jest taki zapach bardzo dużo, taki sak patchouli, takie drzewo sandałowe, takie wiesz, nie, ja bardzo lubię, nie każdemu ten zapach odpowiada, bo to nie jest zapach słodki, ale jest fajny, orientalny, tego słuchaj, świeczki tak. i do wanny. Tutaj mamy kultowy produkt, produkt dla Beatki ponownie, czyli Comforter. I to jest ta jedna z najfajniejszych. O, tak. To jest guma balonowa. Dokładnie. To jest guma balonowa, chociaż Paula czuje tam też. Ja czuję też porzeczkę, ja czuję porzeczkę, ale jeżeli chcielibyście się zdecydować na taki pierwszy swój produkt z Lasha, kultowy i naprawdę sprawdzony, bo barwi wodę na różowo, tak. to nie zagwarantować, to myślę, że Comforter to jest po prostu tak. kultowy i produkt i daje dużo piany, bardzo tak. dużo piany. Także to jest dla Beatki, a jeszcze tu mamy dwa. I ten na 100% jest takim ekskluzywnym. To jest ten męski, czy nie? Nie, to jest ten tęczowy. Tęczowy, tak. I on jest też tylko w tym sklepie na Oxford. Teraz wam pokażę, jak on wygląda. To jest no to już jest pedanta, naprawdę. Tak? I to się nazywa Experimenter. Pokażę, to też daje... To tak pachnie, wiesz co? No tak pachnie ziemiście. Nie, wiesz czy mi to pachnie? Kadzidłem. Nie czujesz kadzidła? Rzeczywiście. To pachnie, to wali kadzidłem. Dokładnie. Kolejna relaksująca bomba, ale mówiąc szczerze, bardziej wzięłam ją dla efektów wzrokowych niż dla efektów zapachowych, bo Agata nam robiła taką małą prezentację tam w środku i to co ta bomba zrobiła z wodą to był jakiś hicior. Tu tęcza. Tęczowa woda. Tęcza. I ostatni słodziak, taki mały, to się nazywa Creamy Candy. I ona... Tego nie pamiętam. Nie pamiętasz? Właśnie. O! Bo ja gdzieś tam w Vlogasa chyba kręciłam między półkami. Może. Ale nie kojarzę tego. Może. Nie. Ale no to się powinno spodobać. O tak. To, o, jest, tak. to jest słodkie... O, ja kwiatuszek jest w środku. Tak, jest kwiatuszek w środku i to jest słodkie jak cukiereczki. To jest takie cukiereczkowy zapach i też trochę w tym samym tonie co Comforter. Tylko, że jest bardzo dużo fajny, mniejsza. Świetny zapach, świeży, owocowy, no. super. Także to by były zakupy z Lasha. A teraz przechodzimy do najbardziej upragnionych, utęsknionych zakupów z Primarka. I teraz pierwsza tura, bo w sumie były trzy. Były trzy. Byłyśmy na Oxford Street, byłyśmy na Lewisham i byłyśmy dzisiaj na Peckham. Tak, 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 tak. Więc tak, coś co mamy z Paulą obie i co jeżeli widziałyście Holpoliny. Ja nie mogę mówić, przepraszam, ale to jest silniejsze ode mnie. Musicie się przyzwyczaić, no sorry. To jest koszulka z łapaczem snów, czarna, taka duża, powiewna. Tak, i mamy takie same. Z Paulą, bo stwierdziłyśmy, że a co, a czemu nie? Bardzo fajna. Tak, były jeszcze białe, ale ten wzór miały troszeczkę inny tego łapacza, ten nam się bardziej podobał. I też kupiłam sobie gacie, które ja bardzo lubię. Chłopaki w biurze się zawsze ze mnie śmieją, że zapomniałam się przebrać z piżamy, jak w nich przychodzę, bo mam też takie czarne, ale to są właśnie takie na gumie, niby aladynki, ale się okazało, że ten krój jest jednak troszeczkę inny od tych, które ja kupiłam wtedy, bo one są bardziej obcisłe, ale powinny się rozejść, jakby wiem to z doświadczenia. Także one były chyba za 8 funtów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, one były za 8, koszulka była za 3. No i kolejny standardowy zakup. Chusteczki, tak? Tak, to są moje chusteczki. Tym razem nie różowe, tylko jakieś takie morskie, ale mnie to w sumie wszystko jedno. Ja ich używam głównie do ścierania sobie, jak sobie coś tu namażę na ręce. Bardzo rzadko już teraz do samego demakijażu, chyba że gdzieś wyjeżdżam i tak mi jest wygodniej, żeby zabrać to niż waciki i no pewnie. Cały ten arsenał. Także ja one też, nie wiem, 1,5 funta kosztują? 1,5 za 2. No.
także to była pierwsza tura, teraz tura druga. Numer dwa, która jest po prostu bida z nędzą. A to była ta najgorsza, to była ta najgorsza. Co byłyśmy, mówiłyśmy we vlogu, byłyśmy po prostu niepocieszone słabizną, bo niestety nie było nic. Nic. I tu są tylko dwie rzeczy z tury drugiej. Kupiłam sobie kocyk, który będzie mi służył jako przejściowe rozwiązanie na moją fantastyczną jakże kanapę, o której wam opowiadałam, bo jest w podobnym kolorze do tego koca, który ja kupiłam w IKEA. Ale umówmy się, cena jest nieporównywalna, bo za tego dałam 4,5 funta, a za koc z IKEA dałam 130 zł. No to różnica ładna. Tak, a on jest, jest to prawda, jest troszeczkę mniejszy. Ja bardzo jest... lubię, one są bardzo miękkie. Tak, one są tak cudowne. Nie, jest fantastyczny. Jest mniejszy, bo on jest 1,5 metra na 1,25 m, a tamten jest 2 metry na coś tam, ale wydaje mi się, że powinien wystarczyć. Zresztą zobaczymy, jak dolecę, to wam powiem. Koszulka znowu dla Beatki. Prezencior. To jest prezencior spontaniczny, dlatego że kiedyś Beata mnie prosiła, żebym, jak nie pamiętam, gdzie ja wtedy byłam, czy u ciebie, czy w Irlandii, że jak znajdę bryloczek właśnie z znaczkiem, uwaga, Central Perk, czyli to jest taka wiarnia, w której spotykali się przyjaciele. Monika Rostra, tata, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc jak zobaczyłam koszulkę z tym znaczkiem, no to bryloczka może Becie nie dostaniesz, ale koszulka to jest kicior. No i tak, jeszcze jest sprawa taka, że ja ją widziałam w pierwszym Primarku, w którym my byłyśmy. No ale ona tam kosztowała jakieś 10 czy 8 funtów, tak. Ja mówię, no ja pierdzielę za zwykłą koszulkę. A potem pojechaliśmy do tego Louisa, tak. I tam one były przecenione na 3. Także już wtedy się nie zastanawiałam. To już tak, od razu, bierę. Tak, bierę, się nie zastanawiam, po prostu koniec. No i przechodzimy do dzisiejszych zakupów na Pekka. Które chyba były takie najbardziej. Tak, ale są te, w sumie same podstawowe rzeczy, tak. Ale no ten, tu mam jedną taką przewróconą, bo z nią był mały problem, no ale już nie wiem. To lubisz takie koszulki, no nie? Lubię. Ja nie wiem, jakie to jest, to nie jest mgiełka, mgiełka jest coś zupełnie innego. To jest taka przeźroczysta. Tak, one są takie półprzeźroczyste, ja sobie zawsze pod nie daję jakąś bokserkę czy coś takiego. Mam w podobnym stylu morelową, natomiast ta jest bardzo całkowicie fajna. Biała. Lubię takie jasne i ona chyba też delikatna, super. Bardzo, bardzo przyjemna. Do tego kolejną rzecz, którą mam po raz kolejny. Boże, się masło maślane. Ale kolor piękny jest. Oliwkowy kolor po raz kolejny, tak. To jest bluza, którą ja przywiozłam sobie 2 lata temu w kolorze morelowym i szarym z Irlandii. Ale już po tych 2 latach już nie, tak, nie wspomnę o tym, że wrzuciłam ją do prania z czymś czarnym czy coś innym. I zafarbowało. O nie. Także zrobiła się z niej ściera do podłogi, ale na teraz mam nową i teraz wzięłam sobie większą, bo miałam największy rozmiar, bo chciałam, żeby była taka w obrót luźna. Tak. Taka mega, mega i ona jest cieniutka, więc ona jest też dobra na takie okresy przejściowe, tak jak teraz. No i oczywiście basici, tak. Czyli, o Jezu. Białe koszulki, te moje ulubione, ale słuchajcie, mam kiciora, bo znalazłam też taką, słuchajcie, czarną serduszka, jest tak przesłodka, że mówię, o nie. Ale fajny materiał tak. W ogóle ma, jest one są bardzo fajne, one no. Są bardzo fajne. Bardzo dobrze. Fajny materiał. Strasznie mi się spodobała i ona też kosztowała, ta ona była chyba ze 3 funty, no 2,5-3 funty coś ten deseń. No i... Kolejna tradycyjna rzecz, czyli gacie. Gacie od piżamy. Zawsze jak jestem na Pekam, kupuję gacie od piżamy. Bo przednim razem kupiłam takie granatowe w koty, a tym razem mamy, to jest taki kolor bliżej nieokreślony. To jest, tak. To jest niby fioletowy, niby granat. Niby fioletowy, niby granat i ma sobie białe takie oto no, kwiatuszki. Nie wiadomo o co mu chodzi, ale są spoko. Ja je bardzo lubię, bo one są bardzo takie przewiewne i jakoś się tak przyzwyczaiłam do spania w Dubliga. Fajne, bardzo fajne. Są jeszcze komplety z tak. Koszulkami na ramionczkach, też super wygląda. Tak, ale ja przeważnie kupuję gacie, bo koszulek to mam od nie powiem czego. O Jezu, dalej standard. Jeszcze dwie rzeczy tylko zostały, jak cudownie. Gacie, potacie, hello. To są zestawy, które ja zawsze przywożę też za 3 funty i tutaj mamy 4 pary jakże fantastycznych gaci. Obczaj te króliki, tak. Czarne króliki. Czarne z czarną głową. Tak, i są czarne w paseczki i białe, także taki bardzo przypadkowy, kolorystyczny zestaw. I staniony! I staniony, nasz ulubiony element, który po prostu zawsze wzbudza tyle emocji na wszystkich filmach. Ale w październikowym holu, jak ostatnio nagrywałyśmy, też były staniory i majciory były. Myślę, że nawet dokładnie te same, chyba tak. Bo to jest mój ulubiony krój i też miałam właśnie z tego wszystkiego materiału, super się noszą, są po prostu rewelacyjne, bardzo wygodne, dlatego też teraz je wzięłam. Dwie sztuki za 7 funtów. Hello. No.
cena też chyba fajna. Chyba nic nie muszę więcej mówić. Dokładnie. No, ej, skończyłam. Nie coś ze mnie było tak źle. Nie, nie wiem ile minut, bo nie widzę, no. ale jest okej. Okay. Mam nadzieję, że tak akurat. Dokładnie. Także słuchajcie, no po raz kolejny zapraszam was na Hola do Pauli. Zapraszam też na vlogi, które powstały u Pauli, no bo ja niestety nic nie nagrywałam, bo jestem sierotą po prostu i wzięłam aparat, ale nie wzięłam karty. Także dzisiaj korzystamy z uprzejmości Pauli i nagrywamy na jej kartę. Tak. Dajcie za to Pauli łapkę w górę. Temu filmowi też możecie dać łapkę w górę. Koniecznie. Tak, subujcie nasze kanały, bo jesteśmy fantastyczni jak oglądajcie, widzicie. Subskrybujcie, komentujcie. Dobra, dosyć tego. Dzisiaj się żegnamy z wami. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa, pa.